Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Ghost of Tsushima, legendy wraz z kaftanem. Oto opowieść o tym, jak duchy musiały mierzyć się z istotami nie z tego świata. Mongoł Sugbatar znalazł sposób na uwięzienie dusz, zanim mogły się odrodzić. Chciał stworzyć niepokonaną armię, przy pomocy której rzuciłby Tsushimę na kolana. Z każdym zabitym wrogiem wcielał do swych wojsk kolejnego, posłusznego żołnierza. Duchy poczuły żar wznoszących się płomieni. Trup ścielił się gęsto. Oszołomiony i zakrwawiony Mongoł zaczął błagać o pomoc. Sugbatar zdradził nas. Sądzi, że jesteśmy słabi. Zabije nas i przejmie nasze dusze. Ale uwielbiam takie motywy. We mgle majaczyły dusze poległych. Musiały przejść nad własnymi ciałami, aby przypuścić atak na duchy. Irden, rzucaj! Żeby je zatrzymać, nie? To... Nie lepiej od razu akcji? Albo ich, nie żeby się palili? Ojejku. Teraz wyszedły mody pożegnanie białego wilka. A widziałem też, no. Tak. Ubaw popachy. Aczkolwiek żałuję trochę jednej rzeczy. Taki schemat jakby niewykorzystany potencjał moim zdaniem w pewnym aspekcie, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak w starych RPGach było tak, że bardzo często wykorzystywali mechanikę dialogową tak, że postać, z którą rozmawialiśmy, mówiła dosłownie 2-3 słowa, po czym reszta dialogu była już pisana. W bardzo wielu przypadkach uważam, że twórcy tego moda mogli właśnie tak zrobić, bo całość jest czytana i troszkę to... No nie, mam wrażenie, że troszkę to... Tak, właśnie widziałem to, że... zorganizować. Tak dziwnie wygląda, jak takie trochę... Nieme kino, czy tak, nie wiem, jak to nazwać, tak? To... Ale może przez wzgląd na to też, że wiesz, to jest jednak Wiedźmin, więc... Pewne przyzwyczajenia, nie? No. Zakrzyć wróg, weź to, zabij Sugbatara, daj Kuba. Duszom spocząć. Dobra. To wiesz co, podejdę sobie też trochę życia. Bo nie. Panu się umarło. Dłoń Mongoła ściskała zwój, który zawierał planowaną drogę armii Sugbatara. Duchy ruszyły w pościg. Dobrze. Niech i tak będzie. Sugbatar znalazł sposób, aby stworzyć Onryo, mściwe duchy. Były na każde jego skinienie. Mongołowie, bandyci, samurajowie, wszyscy trafili do armii Sugbatara. Duchy podążyły ścieżką, aż dotarły do małej, cichej wioski. Rozbłyski światła zdradzały jednak czyjąś obecność. Wiesz co, trzeba schować. Wow! Uważaj, to więcej duchów cię wybadało. Widzę? O kurczę, jak ekipa tu przyszła. Puszczę kunai i wbijam do gry. Kurczę. O kurczę. Okej. Okay. Tykwa wjechać musi. Ja bym musiał na następną zabawę wziąć jednak tykwę, bo to zawsze dodatkowe życie. A z drugiej strony szkoda mi kunai, bo jest świetna. O też. Nie. Przerażające. Ale oberwałem dosłownie biodro. Wiesz co? Ja mam mają taki paskudny atak. O, nie wykorzystałem jednej strzały. No. A chyba właśnie miałem okazję się przekonać, co to za paskudny tak, atak. Tak, stoją dosłownie z boku ciebie, uderzają cię z takim impetem. Ale radzisz sobie. No, ten nie żyje, ale... Jak w moich oczach walczy z powietrzem, ale... Tak, a no widzisz. Dziękuję pięknie. Jest w co uderzyć tu w okolicy? Nie mam pojęcia, może ten nasz widok tutaj... Nie, nic nie daje. Coś mi z czasem odnawia życie, ale nie wiem, co to jest.
Nie wiem, ale wspinam się po śniegu i wygląda to komicznie. Nie sądzę, że gra to przewidziała. Ale no cóż. Z góry nie widzę nigdzie bębna. A, bębenek. Widzę tak, gościa pod jednym budynkiem. Oznaczysz go? Nie wiem, czy... Wiesz co, widzę tu beczki. To mnie ciekawi, bo można by je wykorzystać na naszą korzyść. Dobra, oznaczony. Padł. Gdzieś w oddali chyba widzę gościa, ale nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy to trafi go, czy nie. A tak, był jednak. Tam. Świetne jest to, że jak jest ten rozbłysk, to nagle się pojawiają wszyscy, nie? Tu masz strzały. Weź trochę strzał. Mhm, a ja znalazłem jakieś papiery? Duchy odnalazły niedokończoną ofudę. Amulet, który miał chronić przed złymi mocami. Niespokojne duchy w wiosce pokonać, mówicie? To teraz tak naprawdę duchy walczą z duchami, tak? Na białym śniegu widać było ciemne plamy krwi prowadzące do wioski. Na duchu dokonałem skrytobójstwa. O, jeszcze na górze tu coś mamy. Czyli jednak to spinanie się nie było takim złym pomysłem może. A jednak potrzebuję znaleźć schody. Jesteś samurajem, na co ci schody? Dach wystarczy. No właśnie, nie wiem, czy dziury były. O, tu jest duszek. Tu chyba czysto. Krwawe ślady prowadziły do okna. Zdawało się, że ktoś desperacko stamtąd uciekł. Okej. Jeszcze ktoś na dole jest. Tak jest. Tylko nie widzę go w tym momencie. O! On tam niżej? Tak jest, zdjęty. No dobrze. Zbadaj ślady krwi. Czyżby? Gdzie jest ślad? Dobra, nie będę spał, nie zasnę, dopóki nie przekonam się, czy ta beczka wybucha. Nie, jednak nie. Ale leżą te. A szkoda. Kolce tak chyba na ziemi po niej, tak? Tak jest. No dobra, ślady krwi. No na moje to BRH+. No tak. Niestety nieuniwersalna. Poszukaj śladów, no okej. Na przykład tych ogromnych plam tutaj. Jest ten, bęben. Chcesz uderzać? Czekaj, bo czy po walce duchy? Lepiej? O. Chyba po walce. Chociaż ja, zależy jak ty stoisz z HP, choć ja tak wydaje mi się, połowy. Że idę na łatwiznę. I pościągam ich w ten sposób. A! Bo chciałem z łuku, ale to zostawię ci ich do zabawy. Gdzieś tam biegał, ale nie widzę go. A nie, już nie żyją, tak? To tak możemy jest. Iść uderzyć w te. Dobrze. Bębny. To śmiało, pstrykendo. Bo to chyba jest jakoś tak, że musisz być blisko, żeby na ciebie też zadziałało, tak? O. A nie wydaje mi się, ogółem chyba nas A leczy. Nie, opatrz, bo nie dostałeś teraz życia. Nie dostałem? Może dlatego, że tykwy wcześniej użyłem, miałem dosyć dużo. Zbadaj, okej. Dłoń mężczyzny ściskała zakrwawiony zwój, pokryty dziwnymi symbolami. Duchy nie oni mogły zrozumieć zapisanej tam treści. Wiedziały jednak, że musiała mieć związek ze zjawami. Z oddali duchy usłyszały nadciągający patrol Mongołów. Obserwuj. A gdzie oni są? W tamtym kierunku nas wiatr tam prowadzi. Jest, okay. Jakieś beczki mam nadzieję, że dadzą. Zemsta za ostatnie. Niedopatrzenie nasze ostatnio, są i Mongołowie. No co mówisz, atakuje? A nie, poczekaj na atak. No, czekamy. Jest ich sporo. O. Biegną chłopcy. A, patrz, oni się tam spotykają, dobra. To ja nie wiem, z kim nawet mielibyśmy walczyć. Nie? Jak z mgły pojawiają się dusze poległych samurajów, gotowe walczyć z Mongołami. Tak, to ja mogę walczyć. Chociaż mamy im pomóc, czy coś, jak to jest? Nie wiem, właśnie.
Przyglądaj się albo weź udział. Przeszukaj poległych Mongołów, okej. Okay. I po walce. Ciała Mongołów były pokryte znakami. Nie żeby coś, ale ja tu widzę tylko pochodnie. Duchy były na widzisz ciała? Dwa, ale wcześniej, w tym miejscu nic. Okay. A ty nie miałeś żadnego tam z tyłu też, żadnych ciał? Jednego widziałem chyba, leżącego. No i u góry wiszą jakieś ciała, nie? Tak, każe. Sugbatar gotów był poświęcić przyjaciół i sojuszników, byle tylko powiększyć liczebność armii. Pragnął bowiem wojsk, które słuchałyby każdego rozkazu. Wojsk, które nie znałyby strachu i poszły za wodzem w ogień. Pragnę zauważyć, iż gość nazywa Giosen, zupełnie jak te pierożki. Wreszcie dogoniły siły Sugbatara. Ale to by było ładne. Ruszyły znaczy ładne blokowanie produktu, nie? Tak? Gotowe wyzwolić pierogi Ghost of Tsushima. Myślisz, że damy radę ich podejść? Czy z łuku? Czy trawa główki? Za niska? Jakbyś tego pana z prawej ściągnął. Co? Ale to nie wiem, czy oni nas nie zauważą w tak krótkim czasie. Czekaj, ja bym był za łukiem. Spróbuję. Kurczę. O, myślałem, że mogę szybkiego skrytobójstwa użyć. Mam nowy atak. Ale nie na każdym mogę. Super Assassination się nazywa. Tak, no, potocznie. Poszukaj duchu w porcie, spalonym domku i w budynku. Przejmujące cierpienie w jednym ze spowitych mgłą budynków. Oj, dobrze, to do mnie? Do mnie woła, tak. No ładnie. Jeden zdjęty. Drugi też. Duch samurajów pojawił się i zabił Mongołów. Okej, okay. A teraz frunie w naszą stronę. Świetnie. Wspaniale. To do chatki. A nie, to gdzieś dalej coś. Nie, to tu na górze. Zauważysz, że to jest ten sam budynek, który wcześniej widzieliśmy? Mhm. Okej. Okay. Może wpadliśmy w pętlę czasu? Myślisz? No właśnie, a będąc przy czasie, jak podoba się tobie remaster, remake Prince of Persia, te nowe? Nowe? Nowe. Znaczy, wiesz co, wygląda... Jak stare. Wygląda jak... W sensie, są z pewnych aspektach, podstawka wygląda lepiej. No. W sensie dbałości o szczegóły i tak dalej. Wygląda koszmarnie. I nie mam pojęcia, czy to jest... Nie wiem, co to za zabieg, ale to naprawdę smutne. W sensie, nie bardzo rozumiem, czemu ta gra wygląda gorzej niż obecna Asasyna. No, podobał mi się komentarz pod trailerem, jak ktoś napisał, że to jest The Remaster, czy coś takiego. The Master. Tak? The Master, czy no. Tak. No, coś pięknego. Widzę pomieszczenie. O, dobra, widzę jest wejście. Okay. Jest? Okej. Okay. O, duch gdzieś tu jest. Łoberwą. Duchy. I bęc. Znalazły zwęglone, strawione płomieniami szczątki rodziny. Mgła wokół dużego budynku zaczęła znikać. Dobra, prowadzą nas w górę. Mhm, chociaż no nie ukrywam, że mam nadzieję, iż trafi się jeszcze coś takiego jasnego, tak, jeżeli chodzi o to, co nas otacza, nie? Takie ładne tereny. Z domów na wzgórzu dobiegały przerażające krzyki. Aha. A jest ogólnie jakaś gra, której remake lub sequel chciałbyś zobaczyć taka naprawdę, 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 że myślisz o tym, ilekroć padnie słowo remake lub sequel? Obgadany Silent Hill. No tak. No. To ja tak mam o Alienie i Gothiku, choć akurat ten gothikowe serduszko zostało zaspokojone trochę tym faktem, że robił remake. I nawet mnie nie przeraża szczerze, jeżeli chodzi o rozgrywkę, grafikę oni. Dosłownie na chwilę obecną. A mgła się rozproszyła. Przepraszam, często gadam, jak ktoś mówi teraz.
Nie wiem czemu. W każdym razie, na chwilę obecną, jedyną rzeczą, która mi nie odpowiada w tym remake'u, jedyną naprawdę, jest tylko i wyłącznie walka. Bo cała reszta jak najbardziej mi odpowiada. No, dziękuję. Przyznam, że... Znaczy inaczej, ten system walki wymaga przyzwyczajenia, nie? I jak już się zrozumie, co i jak tam działa, to nawet idzie się w tym odnaleźć. No ale oczywiście nie jest to nic wyjątkowego jak na dzisiejsze czasy i na to, co można znaleźć w grach, nie? To... Wydaje mi się, że zwyczajnie ta mechanika, jak na gry, wiesz, Alex, Risen, Gothic, nie pasuje do Gothica. W sensie to jest bardzo... Nie, Gothic był zawsze taki dynamiczny do tego stopnia, że... Nie wiem, czy ty tak miałeś, ale zawsze podobało mi się to, że mogłem na przykład najstraszniejszego wroga, czarnego trolla, na niskim poziomie ubić, pod warunkiem, że nakupiłem sobie strzał bełtów i miałem dobrą pozycję. I to było piękne, że gra była bezlitosna, ale dało się obejść, jeżeli miało się dryg do tego, nie? Natomiast jeżeli chodzi o na chwilę obecną tę rozgrywkę, to cięższy wróg i no cóż... Ciężko no by tak, było mieć sposób. Czy nie? Tak samo, no jak nie tak masz odpowiedniego arsenału, no to od razu... No chyba tego pana mogę ściągnąć tym, co mam. Tak jest. Super skrytobójstwo. Okej. Okay. To fajnie. W środku ktoś jeszcze siedzi. Uwaga, bo ci... Dobra. Dziękuję. Ale co, ocaliliśmy tego. A tu jeszcze duch jest na zewnątrz. O kurczę, tak? Jeszcze chyba jeden duch. Tak, ale to dziwne, tak że... jest. Nie, to mo... Nie, to duch. Okej. Okay. O, czekaj. Ktoś chce walczyć? Dziękuję. Pozostali mieszkańcy, połamani i ranieni, leżeli pozostawieni w sieci na pewną śmierć. Mgła wokół portu odpłynęła wraz z nurtem rzeki. Pokonę wszystkich wrogów. Tylko gdzie my ich zostawiliśmy? Tutaj widziałem kogoś. Przez ułamek sekundy. Tak, przy drzewie. Wow, ale zeszło. Dobra. Dobrze. I ktoś jeszcze? Chyba tak, chociaż mamy 60 metrów. O, tam jest. A, na górze, tak jest. Jest bęben. Jak stoisz z życiem? Dobrze, więc możesz bić. Okay. O, nawet dobra, to przestano. Dobra, bo ja mam dość mało. O, i tu kolejny. Z tego co widziałem. Tak jest. Nagle w wiosce rozbrzmiał głos Sugwatara. Chodźcie, duchy. Kiedy zginiecie, wasze ciała będą ostrzeżeniem dla innych. Dowodem na to, że nawet duchy nie podołały Sugbatarom. Myślisz, że to się uda? Podwójne skryto... chyba chce nas... Rozległy się głośne dźwięki marszu. Duchy poczęły gotować się do bitwy. To ja sobie w krzaku stanę. Kurczę. Uważaj, bo Sugbatar też tam biega. Wiesz co? Ja wykorzystam tak. Najpierw może... To... Trochę tu się udało porozrzucać tych wszystkich bajerów. O! Widzę, podobijałeś to, tak, towarzystwo? Tak, postarałem się. Duchy zniszczyły zniszczoną wioskę, wiedząc, że podobne cierpienie czeka więcej ludzi, jeśli Sugbatar nie zostanie powstrzymany. No to biegniemy. Dobrze. Zapomniałem o moim specjalnym łuku, no ale to następnym razem się przypomnę. Zresztą nie wiem, czy nie będzie teraz opcji na zmianę postaci, chociaż jak te postacie są nierozwinięte, to też... Trochę się boję właśnie, że będzie Manto. A nie, bo to dopiero od rangi 10 jest nowa postać, a my na 7. Ło! Mam tykwę, nareszcie! Duchy pokonały wielu nieumarłych wojowników. Jeszcze więcej czekało jednak na pokładach potężnej floty, z których szykowali ostateczny atak na Tsushimę. Duchy postanowiły przejąć jeden ze statków i wykorzystać, by zniszczyć flotę Sugbatara.
no tak trochę jaśniej tutaj. No tak. Ale odrobinę. W świetle Krzyżyca, o dziwo. Ale jasno. Pokonaj Mongołów. Okej. Okay. Przejmij ich statek. O, widzę pierwszego strażnika już masz. O, o nie, zauważyli? To nic. Au. O, tam jeszcze łucznik poddali. Aj, zeszło. Jeszcze w ukryciu tutaj przyczajony na nich. Auć. Dobra, ja ich tak może pozbawię impetu w ten sposób. No, zawsze chcę wyprzedzić jego ruch. Więc. Dobra, czy jest tu gdzieś bębenek? Potrzebny. Dał będzie moje tykwy, ale... O, patrz, o, no właśnie. Chcesz z góry skoczyć na któregoś? Jak najbardziej. To które, prawo czy lewo? O, tu jest bębenek. Ja mogę na prawo. To ja tego z lewej wezmę. Dobra. No to hop. I tu też zachęcam do wejścia lewą stroną, bo nie dość, że pana mamy tutaj. To ci na górze, zdaje się, patrzą na prawo. A, no to z prawej jest, ale nie widzę nikogo. To chyba tak samo wszystko. Benz. No i dobra. W tym, a nie, myślę, że to stare opony jak, oj... A World Gym, czy jak to się nazywało te? Ta stara gra z tym robalem, co skakał po oponkach? S-Word Gym, tak jest. Tak, o tak, nie, to jest... super, ciosu mogłem użyć, ale zmarnowałem. Zapomniałem, że to jest duży pan. Ale szybko poszło za tobą. No, rzucam kunai. Po pokonaniu mongolskiej załogi duchy ruszyły wzdłuż wybrzeża. Duchy nie potrzebowały żeglarzy, bowiem miały po swej stronie Kami. Silny wicher zawiał w żagle i statek począł szybko przemieszczać się ku flocie Sugbatara. Po trwającej dzień podróży duchy napotkały samotny statek z podniesionym masztem. Udało im się po cichu zakraść na pokład. Jak opuszczone, to chyba nie ma przeciwników na nim, nie? To... Być nie powinno. Aczkolwiek... O, tu można pływać, to chyba nie wchodzi w grę. Dobra, czego nie możemy wejść tymi drzwiami? Od pytania. A z góry jakieś wejście, nic? Przecież mnie o ten statek chodziło. No właśnie, chyba tak. To jest przejście na drugi, nie? Tak? Mhm. Okej. Okay. Znalazłem się w bardzo dziwnym miejscu po użyciu haka, ale... Ojej. O, jednak nie jest to opuszczone. No proszę, oszukano nas. No, w sumie z lewej strony chyba masz szansę wejść. Nie wiem, czy tam kogoś masz, czy nie? Tak jest, nie, jak jest okej. Okay. Jak ja się pojawię, to mnie zobaczą, tak. Niestety. Jakby tu się... To wiesz co, to przyjdę do ciebie z lewej strony. Znalazły ciała zabitych w klatkach. Ich więzione dusze opalizowały w świetle. Chyba uda się w ten sposób. Wiesz, jak tego po lewej zdejmiesz, to ja tych po prawej zajmę się. Ups. Okej. Dobra. Latarnia zjaw. No proszę. Co, możemy ich wypuścić? Chyba pogadać nie. Z nimi? Przed chwilą się nie lubiliśmy. Roków, więc dziwne. Dobra, tutaj. Będzie w czym o, wybierać. Jest na dole, kurczę, wylądowałem między to nich. Nic. Dzień dobry, to ja. Dobra. O, gdzieś tam ktoś robi dojo. Już chyba padł. Jeszcze jeden żyje tutaj. O, jak sobie się... O, moment. Widzą nas tu, uważaj.
O, widzę. O, cholera! O nie, pan z góry nie padł na jeden strzał. Teraz padł. Gdzie jest ten siedzący na dole? Gdy padł ostatni wróg, z pobliskiej klatki rozległ się głos. Zugbatar nas nie kontroluje! Uwolni nas! Klatki otworzyły się, a zjawy rozpłynęły we mgle. Pojawił się jednak drugi statek, który przeszkodził duchom potężną, ognistą salwą. No średnio mi się podoba ta nazwa. Wow, dobra, już wiem, co się tu dzieje. Miałeś już salwę ognistą na ciebie? No właśnie. Słyszałem ją, tylko okej. Okay. Czy mamy uciec na statek, na którym byliśmy? Tak jest, okej. Okay. Gdzieś to była lina, okej. Okay. Mhm. Udało się. O, jeszcze nie ma co mówić. Hop, widmowy statek przed nami. No. Przejść na niego można po linie. Duchy dokonały abordażu. Nad pozornie pustym pokładem huśtały się dziwne światła. Ale we mgle duchy dostrzegły sylwetki uwagi. Nie! Ciekawe, czy to te duchy, których które my uwolniliśmy, czy... Inne... Uuu. O, dwóch jest kolego. Więcej. No. Mhm, dobra, widzę to na ten pokładzie też. Szukam opcji zabójstwa. Tu ci troszkę pomogę z góry. Dobrze. W sumie mogę też się wbić do ciebie. Już chyba pokażę ostatni. Wow! Okej. Okay. Pożądaną. No szlak. Pięknie. Na statku zapadła cisza. Wróć na swój statek. Zjawy, która but what? Wyzwaniem dla duchów. Tyle spaceruj, z powrotem wracamy. Na statek, by kontynuować no nie. Mogli nam bramę tutaj już dać. Chyba, że to jeszcze nie koniec. Chyba, że jest jeszcze jeden statek. Mm. Kto wie? Duchy pragnęły odnaleźć... No proszę, no to jest troszkę lenistwo. ...oraz samego Zugbatara. Czyli jednak... Zugbatara powstrzymajmy. Stąd nie ma już dokąd uciec, duchy. Może to bezlitosne miejsce. Stawcie czoła pełnej potędze mojej armii. Duchy przybiły do znanej pirackiej zatoki. Ups. Korsarze ze wszystkich stron zebrali się, by służyć Zugbatarowi. Obiecał im niezliczone bogactwa oraz możliwość osiedlenia się na Tsushimie. A z czyich to rąk plażę odbić mamy? Korsarze, to widzę mi się... zwyczajnych to ktoś dostał na dole. Pomijęskie to bójstwo, bo ktoś tu leżał i spał. Niedobrze. Zawsze z petardami kojarzą. O, a co ci panowie tak uciekają? Co się stało tam za rogiem? Nie wiem, jeden z nich biegnie za tobą. Jest strasznie uparty. Stara przystań doprowadziła duchy na cmentarzysko statków. Tam zaś Zugbatar zmusił poległych Mongołów, Roninów i bandytów do walki ramię w ramię. Pokonaj Mongołów, Roninów i bandytów. Cmentarzysko słoni. Grałeś może w New World? To MMO nadchodzące? Nie miałem chyba okazji. Próbuję sobie nie pokazało tego pana. O, no właśnie, to trochę więcej ich jest nawet. Dobra.
W razie W mam... W razie W mam atak specjalny. Wow! Ile tych czerwonek tutaj puścił? Za czyste? Dobra. Okej. No nie, miałem oczy skrytobójstwa przez chwilę, a gość był przed mną otwarzą. No raczej nie, koleś. Dobra. Zastanawia mnie, co oni w takim razie wymyślą na ostatnią misję, nie? Tak. Mongolskie zjawy padły. Armia mam nadzieję, że Bosik. Otrzymała potęgę. Więc mamy go pokonać, więc. Chyba, że wszystkich tam, z którymi walczyliśmy do tej pory w jednym miejscu, nie? Tak. Wygodne rozwiązanie. No nie. Od wody. Miał być tak pięknie, mogłem iść po linie. Chciałem to zrobić z klasą, a wyszło jak zawsze. Okej, był jeden. Masz nie, beczkę? Nie był jeden. Beczka coś jeszcze tutaj działa jest. Na duchy. Teoretycznie jak miecz działa, katana. Rzekomo nikogo nie ma na dole, no właśnie. Jak góra, fajna zabawa? Duchy pozbyły no, się jeden bandytów ze statku. Mało finezji. Jak on teraz? Chyba tam na drugą stronę. O, jest tak, jak miło. Gdzieś jeszcze jeden okręt powinien być. Chyba tutaj. Mhm. O, dobra. No tak. Tu są. Chyba poszło ładnie. No. Czy zakładasz, że po drugiej stronie jeszcze ktoś jest? Tak jest. Te wspinaczki są komiczne. Jop. Jop. Dusze Roninów odpłynęły razem z wiatrem. O, jest znowu ten Skubatar, czy jak mu tam. Tylko gdzie? Nie tutaj. Wieje w tamtą stronę. Nie, w którą to wieje. Tam jak gdyby. Okej, okay, chyba widzę ich. Tak, widzę ich z oddali. Tak? Tak? Jeden z pierwszych okrętów. Strzały Janusz się przydadzą. Tutaj, w razie gdybyś potrzebował. U mnie full na ten moment. Okay. Próbujemy skrytobójstwo? Właśnie jeżeli zastanawiam się, czy da radę z nimi. O, gdzieś mi się spadło. A widzisz, i rzeczywiście są. No dobra. Jak tam twoje opcje skrytobójstwa? Krytyczny super cios mam na panie dużym po lewej, więc go ściągnę. No dobra, to... Dobra, to jedziemy. I atak specjalny? Okej. Okay. No, to idę ze specjalnym. Puściłem. Niestety mi się zmarnował, ale to nic, bo... O! A ten jakie tutaj próbuje? Chyba się obejdzie bez. Mhm. No jak na bossa, to tak szybko schodzi, nie? To... Chyba, o, o, dobra, że... może to jeszcze nie koniec. Dobra, żartowałem. Dużo ma HP. Ciekawe, czy oni mają łuczników, bo jak nie, to mają przerąbane. Co ja mam ten łuk, obiecałem, o właśnie, i co, jest ogłuszony? A mają łuczników, niestety. Piękny atak, w sensie z tego łuku.
Średnio żywy jestem, ale widzę ducha koło mnie. Wow, jak mnie zdjął. Przeżyjesz? Tak jest. To ja już pooglądam ciebie tutaj. Z tym przeżyjesz? Może być ciężko, ale mam pomysł. Już grasz na czas. I tak i nie. Czekam na tykwę. Najdziwniejsze jest to, że nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Gdy Sugbatar padł. O, patrz, padł. Zniknęła jego kontrola na tykwę, znaczy się na bombkę. A, tu jest. Zjawy opuściły Tsushima. Duchy mogły świętować zwycięstwo, jednak... No i pięknie. ...wiedziały, że wkrótce staną oko w oko z Io. No proszę, i ostatnia misja przed nami. Tak, tu nam się taka Tsushima robi powoli. Tak będziemy się podnosić wzajemnie. No, otuszyłeś mnie niewinne razy, ale prowadzisz w tej statystyce jak nic. No, tak, tak chyba blisko to zaczyna siebie stać. Tak? Duchy dotarły do fortu Mitodake w poszukiwaniu piekielnych zwojów. Demonica dostarczyła zapiski swoim poplecznikom, aby mogli wypełnić jej plan. Gdyby duchy wykradły zwoje, poznałyby plan Io. Jednak fort wciąż był strzeżony przez demony ognia. Ale ślicznie. No pięknie. Co mi to przypomina? Co mi to przypomina ta lokacja? Czekaj, trawa i to... Wiesz, co mi to przypomina strasznie? Devil Within? Tak jest, dwójkę. Tak, tak. Tak to... po prostu, to, bo tak wcześniej o tym wspomniałeś przy okazji, kiedy właśnie te pnącza się pokazały, ale teraz to do bólu. Jeszcze tylko brakuje te... czy jak to się tam nazywało? Clair de Lune. O, no tak, jejku, uwielbiam ten utwór, a no, to w ogóle... O, piesek, no i to jakiś inny. Ale poszedł za mną, no. Jeżeli chodzi o The Evil Within, ja byłem przerażony tą niebieską panią, która to pojawiała się i znikała w pewnych momentach w miasteczku. To było przerażające, naprawdę. To tak. Oj, pies. Próbuję ale dwójka... No... załatwić. A powinno... pójść. O, a jednak nie poszło tak łatwo. O, chłacze. Okej. To się rozbudzili. Wrota zostały zamknięte. Duchy nie zamykajcie, nie! Musiały znaleźć sposób na ominięcie muru. No to wredny ma opiszony. Masz jakieś tutaj kieszonkowego tarana? Nie, ale zobaczyłem. O, to. Coś tam idzie ustrzelić? A nie, tam. Przeciśniemy się tutaj. No i powiem ci, że moglibyśmy ich śmiało tutaj. Czepnąć. Jak tego. O! No to czepnę. Zrobiłem się niestety. Czy ja mam. Nie mam tu dojścia. Tu można wejść, o dziwo. O, przeżył. Idziesz po chłacze. Dobra. Wrota były zamknięte, droga zablokowana. Jest czerwona beczka. Bierzemy na pamiątkę. Pewnie ja będę niósł. Znaczy, może właśnie się powiedzieć, może uda się nieść, otworzyć. Można było jednak wykorzystać przeciwko nim. Nie chcę mówić, bramę. Że są kolejne, więc jak chcesz się zabawić, to zachęcam. Znaczy wiesz co, przy bramie możemy je ustawić i chyba tak otworzyć. Tylko pytanie, ile beczek bierzemy? A, to wszystkie, no tak. Jakie są? No dobra, przynajmniej do wrogów. Aha, dwie wystarczą, próbujemy. To czekaj, niosę trzecią. Dobrze, być boom, do trzech razy sztuka. Tylko nie strzelaj. Albo wiesz co? Czy możesz mi strzelić, jak mam ją w ręce? Tak, ale to stanie dość... przy bramie, już niech się przyda, nie? A, nie, to tak... Dobra, to poczekaj, nie ruszaj się. No. Ein moment. Aj, nie, niestety. A szkoda. Szkoda. Już myślę, że strzelasz tu pod bramę. Okej. Drewniana brama zadrżała. Wszyscy już wiedzą, że idziemy. Od potężnej eksplozji. Dobra, ja od razu wchodzę na górę, żeby nam ta był pełen przepiękna maszyna nie gruździła za nadto. Nie, zestrzelili mnie! Jeszcze. Dobra. Teraz nie powinni. No nie! Znowu? Przeklęty łucznik, tak. Oj. No tylko łucznik, zdejmę go i wchodzę. Dobra. Powtórka z rozrywki. Ja się tym to zajmę na dole.
ognista dusza została zniszczona. Ale w pobliżu była kolejna. No chciałem jednego z dwóch. Nie trafiłem żadnego. Dobra, koniec. I poleciał. Pięknie, dziękuję. Okej. Coś tu jeszcze do zepsucia jest? Tak jest. A to te to maszynki. Jak to psułeś? Po prostu uderzałem. Ich bracia wow! A pozostałe tam kolejne niestety. Wpadły w szał i zaczęły wypluwać z siebie. Jak tam się dostać? A już wiem chyba. Rzekomo. A no tak. Jest bęben tutaj. O, schowany. Jakbyś podszedł, to możemy uderzyć. O. Śmiało. Dziękuję pięknie. A mi to tak bardzo, bardzo mało. Znaczy nie, bo tu musisz stać przy tym. Bo to stałem. Ale nie, tak długo stać, bo to uzupełnia tak z każdym jak gdyby tym impulsem. Tak jakąś, wiesz, tak upadłem. No, wiesz, może odczekaj. To będzie bezpiecznie. Okej. Okay. Dobra, dziękuję. No dobra, już nie będzie bezpiecznie. Dobra. Po raz kolejny droga była zablokowana. Dobra uwaga. Czy ja go jestem w stanie szybko dopaść? Nie. Niekoniecznie. Ojejku! Co tu się dzieje? No właśnie. Tunaj, rzucaj! Okej, poszło. Okej. Bliżej planów IO są strzały, jakbyś potrzebował. Ale wiesz co, zmaksuje nam chwili, gdy przejdziemy tędy. A, bo to już... Niektórzy mówili, tak jest, że demony ognia stworzyli Mongołowie. Ale to Io tchnęła w nie życie, napełniając je swoim gniewem. A powiedz mi, Obserwera nie przechodziłeś na kanale? Nie. Czy zamierzasz przechodzić wersję Redux? Właśnie słyszałem, że ma być. Zobaczymy, jak to z innymi premierami się pokryje. Nie, nie mam wielkiego ciśnienia, ale chętnie bym zobaczył. Bo ja przechodziłem, ale ta ma być, wiesz, w ogóle jakby znacznie więcej ma być kontentu i ja polecałbym ci przejść, jeżeli ci Obcy podobał, bo to jest temat naprawdę, naprawdę fajny. Zresztą to Blobberkowi robią, więc wiesz, ekipa odpowiedzialna za odchodzące medium zresztą, także... Czy Blerwicha, który... No, za Blerwicha też przede wszystkim, no to... O nie! Ze pszczółki tam im zbiłeś? Dobra, czy wiesz czy same się zbiły? Tu jest łucznik, to go tylko... Może pójdę ze skrytobójstwa kogoś za... albo i nie? Próbuj. Ja wejdę tu po drabince. Gdzie jest ten gościu złoty? I tego pana się pozbędę. Tu są beczki w ogóle porozstawiane wokół, nie wiem czy widziałeś. Zniszczyły kolejnego demona ognia. Nie? A rzeczywiście są. Dobra. No, czemu mi te strzały dzisiaj jakoś nie siedzą? O jest, teraz siadła. Ja trafiłem latarnię, no niech to diabli, nie? Dobra. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na nadchodzący rzekomo multiplayer do The Last of Us 2? A będzie multi? Tylko no, pracują nad nim. Boję się, że to będzie takie multi jak do Uncharted, nie? Znaczy, a przykład multi w tym, multi w pierwszej części mi się bardzo podobało. Nie grałem, jeżeli było... Kiedyś testowałem Uncharted, nie? I to było takie multi, że no... Dwie takie drużyny walczą bez wyrazu, ze sobą, tak? No, znaczy, tu było podobnie zresztą, ale to był ten element przetrwania, wiesz, bo odradzało się dosłownie na przykład z dwoma nabojami do rewolweru. Mhm. Znajdowało się na mapie rzeczy, które można było craftować na rzecz na przykład lepszych broni, mołotowa i tak dalej. Mhm. Bardzo fajna rozgrywka, taki element przetrwania zawsze mile widziany dla mnie. Ale rozumiem, że dalej na zasadzie, że walczy się z innymi graczami. No, ostatni, żeby wygrywa, prawda? Okej, okay, bo liczyłem, że może to będzie coś na zasadzie, Rama jak tutaj mamy, nie? Że współpraca. A droga stanęła otworem. Duchy pojawiły się w koszarach. W pobliżu ukryto piekielne zwoje Io. Zaczęły się w pełni? Ognia. Tak jest. Wiesz co, tego pana, to ja potraktuję... Tylko uwaga, tam na dachu też jeden stoi. Dobrze. No to mów, jak kiedy... O, uciekł ten z dachu, niestety. Okej, nie wiem, jak oni tego nie zauważyli. To było straszne, serio. No cóż, wyczyściliśmy. Tylko łucznik z dachu gdzieś uciekł. Okej, wiesz co, tu są dwaj panowie i tam na górze jest. Zdejmiemy ich, żeby... Czekaj, za nami jest gość jeszcze. Okej.
O, dobra, już nie ma. Dobra, to jak? To co? Lewe, ja lewo czy prawo? To ja prawo, lewego. Tak? Tak. 3, 2, 1, pędz. Dobra. Równo poszli. Jeden tutaj chodzi, dwóch. Można ich podejść. A jestem, wiesz co? A oni ich też możemy z łuku. A, bo... Niestety dobra. Podszedłem, wybacz. Pięknie. Teraz na górę wejdę, uważaj na strzały. Jest czysto. Dobrze. Bęc. Zastanawia mnie, jak przejdziemy całą historię na ten brązowy medal, czy oni jakoś zachęcą, że o, na srebrnym dowiesz się czegoś więcej, czy to jednak będzie, a powtórz sobie raz jeszcze wszystko, nie? Czy oni nas prowadzą do tej? Co jeszcze mamy? Tutaj poszukaj, coś jest, a, tak. Coś tam wojenne. Plany wojenne. Tak jest, w dziwnym miejscu są. Ej, oto nasze plany wojenne. Skrzynce na Zadupiu. Zaraz za budynkiem. O, wiesz co, ale chyba te plany przywołały nowych ludzi. O, widzę. No, ale to spoko. Jeden z nich zmywa podłogę. No, proszę. Znaczy, tutaj część zaczęła walczyć nagle. Ja mu się przebiję. O, tego pana skasuję, spokojnie. O, prawie padł. Dobra. A teraz swoją drogą grałem w Remoted, który jest bardzo niedopracowanym horrorem. Naprawdę. Naprawdę niedopracowanym. W sensie tak, że aż to boli. Jednakże mam wrażenie, że pospieszony, ale dużo osób narzeka w ogóle na mechanikę rozgrywki, która jest dosyć taka klasyczna. Mianowicie... że tworzyła armię w krwawych krainach. Mianowicie nic nie jest podpowiedziane. Masz napisane tylko, że... dowiedz się jak, nie wiem, dajmy na to otworzyć albo naprawić skrzynkę generator i masz takie wskazówki typu, nie wiem, masz na przykład dostać się do sejfu, prawda? A przy telefonie gdzieś tam jest informacja, że hej, reklama sejfów, a w razie czego gdyby ci się zepsuł, bo zapomnisz kombinacji, użyj tego safe code, żeby go zresetować, prawda? Jak ja tego nie podniosłem? To jest coś, co mnie zawsze zastanawia, że tak gracze często mówią, że o, że teraz to te gry takie proste, samouczek, wszystko tam podtykają. Zabiją was wszystkich! Armia Io planowała dotrzeć do Tsushimy, budując most. A jednocześnie jak gra tak trochę nie tłumaczy, to mam wrażenie, że no... To pojawiają się głosy. Tak, że nic prawda? Nie tłumaczy. O zdobyciu piekielnych zwojów Io. Między innymi za to kochałem Gothica, że to takie bezlitosne stawienie na gracza. Aha, ty masz fur. Znaczy to było fajne w latach 90. Może tam... 2000... parę tak jeszcze, ale dzisiaj wydaje mi się, że no jednak gracze no lubią dostać tak pod nos. Jakiś taki podstawowy samouczek, tak? Ale na przykład w Ryzeny grałeś, prawda? Oj nie, no tak mówiłem, no 2003 do 2013 to ja byłem w ogóle odcięty od gier, nie? Więc cokolwiek wyszło w tamtych latach, to ja tylko Silent Hill znam z tych lat. No ale Alexa przechodziłeś. Alex tylko tak testował. Grałem chyba dwa odcinki. Nie przechodziłeś? Nie. Myślałem, że testowo robiłeś, a przechodziłeś dla siebie. Nie, Alexa nie. Trochę był dla mnie zadrewniany. Ja to wiem, że to zaboli teraz fana Gothica. Znaczy, absolutnie nie. Ja rozumiem. Akurat, wiesz co, Alex mnie odrzucił właściwie z innego względu, bo rozgrywka i światy i tak dalej tworzone przez piranii mi się bardzo podobają, ale jak dla mnie, nie wiem... Gothic zaczynał się od momentu, kiedy... z krwawego portalu. Wrót do jej świata. Kiedy lubisz swoją postać, jest ciekawa, charyzmatyczna i postacie, które napotykasz są równie charyzmatyczne, natomiast tutaj mam wrażenie, że wrzucono mnie generycznym bubkiem do generycznego świata, w którym generyczne postaci każą mi robić generyczne rzeczy. I potwornie mi to nie odpowiadało. O nie! Coś jakby powstało jeszcze? A nie, tak, płacze wróciły, ale masz gościa tam jakiegoś jeszcze? Widzę. Zaraz go potraktuję ja tutaj atakiem specjalnym. O, jeszcze ten diabeł przyszedł sam. Kurczę, ja zużyłem mój specjalny atak. Czuję waszą moc, duchy. O, cios krytyczny miałem, tak niewykorzystany. Ale zmarnowany krytyk. Ale dobra, nadrobimy to headshotami. Jak się tu rzuciły te łuki na mnie? Oj, można było parować. Ta Omnibaba ma naprawdę ciekawe ataki, czy jak to się zwało, no. Ha! Leży. Mam go. Też.
tykwa. Dobra, to Omni mamy z głowy. Tego pana może potraktuję... Nie. Kurczę, łucznik mnie załatwił. Aha, dobra, dobra, dobra. Postaram się przeżyć. Ale wiesz, co jest fajne? Że te strzały też im robią krzywdę. Musiał łucznik. O, to jest więcej łuczników. Tak, szkoda, że nie da się przyspieszyć. Wiesz co, tam masz dalej bęben. Znaczy, ja bym może poczekał z tym bębnem, się nie spieszę. Mam za to kunai. O nie. O. Co jest? Więcej idzie ich? Nie, nie, nie. Myślałem, że chcesz przeskoczyć tutaj, ale... O, nie. Dobra, został jeszcze jeden, ten duży chyba. Tak jest. Ile ci sekund zostało? Sekunda, już tak? Jest. Okej, okay, to ja może przytrzymam z nim na i czas. I runę do ciebie pędzę. Oj. Zgubił mnie w ogóle. No, już odnalazł. Dzień dobry. No, świetna pięknie. Sprawa. Pięknie sobie poradziłeś. Gdzie jesteś? Możemy bić bębny. Tak jest. No, przyszedłem na gotowe. Czuję pot rozmowy. No, niekoniecznie. Dobra. Słyszę bicie waszych serc. O, znowu baba. Okej, tylko skąd przychodzą te ataki? No, trzeba przyznać, że jest ładne O, stoję w samym centrum. Ładne zamieszanie. Dobra. Zaraz będzie po mnie babie. Dobra. Kolejny pies obiegnie. Wow! Czekaj, muszę... Żyćko? Okej. A skąd uderza ta armata? Ja jej tu nie widzę. Jest, dobra. Wiesz co, zdejmę ją, żeby ci nie gruździła. Armia Io są dwie. O kurczę! Ostatnią bitwę na szczycie góry. Dobra, mniejsze zamieszanie będzie, bo zdejmę działka, więc... Ktoś tam, no właśnie... O, skończyły mi się strzały, no pięknie. Dobra, i teraz pozwolę kogoś sobie podpaliłem. Użyć swojego... A widzę, tak. A to już jest ostatni rozdział, nie? To jest dopiero drugi, tak? Tak, drugi z trzech chyba. Odsłaniając przed duchami portal. Co, jakieś teraz strzały? Teraz miały okazję go zniszczyć. Zniszcz portal w krwi. Okej. Okay. Ten, przez który chodziliśmy zawsze, tak? A tu? A proszę. Wraz ze zniszczeniem portalu krwi, więź Io z Tsushimą została. A jednak koniec. Zniszczona. Naprawdę? O, patrz, to był finał. Że nadeszła taki, ich szansa. Nie mrawy. Mogły rzucić się w pogoń za Io do jej wielkiego demona, który będzie nas naprawdę i powstrzymać męczył. Oni babę. Kurczę. Zawsze. No znaczy, to może być też wynik tego, że mamy jednak tutaj, no... Ten myślisz, taki... że brąz? Tak, średni myślisz, poziom. Myślisz, że im dalej, tym ciekawsi wrogowie? No i lepsze bronie, bo tu widzę niebieski kolor. Co to jest niebieski kolor w grach, tak? Gdzie jest ten fiolet, czy jak to tam nazwać? Czy duchom złoto? Nie? Przypisuje się wiele czynów. Srebrny opowiem poziom trudności. Udało ci się ukończyć opowieść na poziomie brązowym. Możesz teraz rozegrać misje fabularne na poziomie srebrnym, na którym czekają potężniejsi wrogowie, losowe starcia, ukryte cele dodatkowe oraz lepsze nagrody. Miło. Miło. I nowe klasy teraz są. A ja liczyłem na takie fanty, no. Kurczę. Na jakiegoś ducha wielkiego, znaczy, ogromnego. No właśnie, czegoś trochę zabrakło, że z jednej strony fajna opowieść, taka dodatkowa, ale z drugiej, no ta historia, no to jednak to daleko do podstawki temu, nie? Że tak, no. I w tym miejscu kończy się nasza opowieść, choć liczę, że jeszcze w tym składzie spotkamy się niejednokrotnie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle wraz z Kaftanem. Trzymajcie się. Hej, hej.